pierwszy raz. Raz tylko pracowałem, pamiętam, w Łodzi. Na Widzewie, gdy przyjechałem na otwarcie z Motorem Lubawa. Wtedy reportaż do Ligi Plus Ekstra robiłem, bo to jednak wydarzenie, że taki stadion takiego klubu. Natomiast na Ekstraklasie jeszcze na Widzewie nie pracowałem. Mój pierwszy raz, tak można powiedzieć. No to chyba fajnie smakuje w Łodzi, w rodzinnych stronach. No fajnie, fajnie, chociaż Łódź jest tak blisko Warszawy, że przyjeżdża się i od razu wraca, ale mogłem służyć kolegom, jak jechaliśmy za przewodnika na stadion. Jak podjechać, od której strony, gdzie wejść. No i muszę powiedzieć, że chyba taki jest odbiór też w kanale, że każdy lubi tu przyjeżdżać, bo raz, że blisko, czyli potem blisko do domu, a dwa, że jest klimat, jest atmosfera na takie stadiony, jest parę takich w Ekstraklasie, jeździ się naprawdę z jeszcze większą przyjemnością niż na inne mecze. No właśnie, jak oczekiwania względem tego meczu? No bo wiadomo, Widzew, który ostatnio wiedzie się różnie, Krakowia, która też przeplata te dobre mecze ze złymi, więc nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No właśnie, przed chwilą robiliśmy z kolegą w szatni Krakowi takie ujęcie, żeby pokazać, że te pasy Krakowi powinny być bardziej takie jak pasy na koszulkach Atletico Madryt, czyli takie falujące, no bo ta forma Krakowi taka jest, ale ostatnio zaimponowała, więc ciekawe, czy dzisiaj, jak to mawiają teraz w internecie, czy będzie dzisiaj Krakowia Strong, jak z Rakowem czy z Legią, czy Krakowia Weak, taka jak w paru meczach wyjazdowych, czy chodzi w meczu z Wartą, no zobaczymy. Myślę, że dużo też od Widzewa będzie zależeć, ale tak czy inaczej, każdy mecz tutaj na Widzewie naprawdę fajnie wygląda w telewizyjnej kamerze, zresztą stawiasz o tym najlepiej. To się po prostu ogląda, bo tutaj wszystko żyje. 8 kolejek od startu sezonu minęło, więc generalnie już możemy powiedzieć, jak wypadł ten początek Widzewa. I twoim zdaniem to jest na plus względem tych oczekiwań przedsezonowych, czy tak zgodnie z oczekiwaniami? Myślę, że na plus, choć teraz tak też patrząc z perspektywy tego, co działo się z Lechią na początku sezonu, to najbardziej Widzewowi będzie brakować no właśnie tych 3 punktów straconych tutaj w meczu z Lechią, w tym naprawdę świetnym meczu przegranym 2-3, no ale jak na Beniaminka to jest wynik, myślę, co najmniej przyzwoity, choć no mógł być jeszcze lepszy, ale mógł być też gorszy, bo przecież mógł Widzew przegrać choćby w Grodzisku Wielkopolskim. Dlatego no jest dobrze, myślę, dla kibiców Widzewa, bez euforii, ale dobrze, no ale popatrzmy, no Krakowia zaczęła fantastycznie, naprawdę seria kapitalnych wyników. Potem był dół, znowu niby depresja, teraz wygrana, a zaraz kibice znowu mogą, jak się tak popatrzy, to Widzew dzisiaj wygrywa i się zrównuje punktami z tą jakże chwaloną Krakowią. No, taka liga, trzeba się do niej przyzwyczaić. Że nie miałem okazji ani w drugiej, ani w pierwszej lidze, kiedy Widzew był nieobecny na boiskach ekstraklasowych. Nie miałem okazji odwiedzić tego pięknego, magicznego miejsca. Dzisiaj tak, po powrocie Widzewa do ekstraklasy, mój pierwszy mecz. Jak oczekiwania względem tego meczu? Bo wiadomo, że Widzew forma w kratkę ostatnio, ale Krakowie też przeplata dobre mecze z tymi gorszymi. Ja oczekiwań, będąc na Widzewie, nigdy nie mam, bo ja wiem, że one i tak będą, bo kibice robią tutaj taką robotę, że już samo to, jaka jest tutaj atmosfera, zapewnia, że to spotkanie, można powiedzieć, że ma już pewien plusik. To nie jest tak, że Widzew po prostu nie daje, kibice Widzewa nie dają odpoczynku piłkarzom, nie dają im wytchnienia, wręcz przeciwnie, tak ich napełniają i tutaj takim gorącym serce, jakie ja jeszcze pamiętam z Widzewa. No właśnie, trochę to miejsce się zmieniło przez te ponad 20 lat, kiedy pan tu grał. To jest tak, jak wchodzisz do... Jesteś w swoim domu, ale uznajesz, że po iluś latach należy się temu mieszkaniu czy domowi remont. I Widzew ten remont przeprowadził. Wygląda świetnie, imponująco. Ja wiem, że można zawsze mieć i więcej, i lepiej, ale
dla mnie ta atmosfera, przed chwileczką powiedziałem do Bartka Glenia, z którym będę komentował ten mecz, że tu już pachnie taką nadzieją do dobrego meczu, tu pachnie taką ogromną historią. Ja zresztą z tej historii też trochę w swoim życiu czerpałem. No i tylko tyle, ile zdążyłem zaobserwować i nasłuchać się podczas transmisji Canal Plus, to wiem, że to jest atmosfera gorąca. Jeszcze jest do spotkania 40, bodaj prawie 40 minut, a już mam kłopoty, żeby do kamery, do ciebie powiedzieć kilka słów. No to życzę przyjemnej pracy przy takim meczu. Można być spokojny, ta robota będzie fantastyczna. Miejmy nadzieję, że piłkarze jeszcze zagrają na odpowiednim poziomie. Jedni i drudzy. Na boisku. Ale jedną rzecz jeszcze, którą zauważyliśmy my się wszyscy ze sztabu i wy też zobaczyliście. Super się działo wam w tych strzałach. Każdy z was, który uderzał, to cały czas praktycznie bramki padały. Korzystać z tego. Dawać! Dawaj, razem wszyscy pomagamy sobie, dużo gadamy jeden za drugiego. Dawaj! Kto wygramy? Wymarzona sytuacja dla piłkarza oglądać mecz z takiego miejsca, a nie z perspektywy Murawy. No zdecydowanie nie. No dawno nie miałem okazji oglądać meczu z trybun.
mogę powiedzieć, że stres na pewno większy na trybunach niż na boisku, ale no chłopaki na razie super grają. Dobra pierwsza połowa naprawdę, więc mam nadzieję, że zaraz drugą, trzecią poprawimy i wygramy ten mecz. Chyba nie dało się tego spokojnie oglądać. No nie, dużo emocji, ale my mamy więcej sytuacji, więc mam nadzieję, że w drugiej jeszcze dociśniemy i wykończymy rywala. Szybko minęło to 45 minut. Szybko, miło, że przerwy, to szybko, no super szoprawa, dlatego naprawdę dobrze się to ogląda. Kiedy zobaczymy Cię na boisku? Mam nadzieję jak najszybciej, no ale myślę, że realnie po przerwie na kadrę. Chciałem serdecznie podziękować za to zwycięstwo. Przede wszystkim cieszy mnie to, że tracimy jednego, drugiego, trzeciego zawodnika, wchodzą kolejni i też kolejni pokazują, że warto na was liczyć i warto na was stawiać i tak dalej. Niech ta rywalizacja będzie do końca, jest jeszcze sporo meczów i dlatego też gratuluję też tym, nie tylko jako drużynie, ale też osobiście też tym zawodnikom, którzy też weszli dzisiaj i też pokazali, że będą coś znaczyć dla tej drużyny i się też to znaczyli. A drugie podziękowania dla was szczególne, dlatego
dlatego że ten dzień jest dla mnie akurat bardzo szczególny. I bardzo chciałem, żebyśmy wygrali. 4 lata temu straciłem zawodnika w wypadku. Młodego chłopaka, 21 lat. To jest dzisiaj ten dzień. Parę godzin temu, 4 lata temu było coś, co mną wstrząsnęło i pamiętam to do dzisiaj, 4 lata. Wiele nie zmieniły. Nie chciałem wam tego mówić przed meczem, ale to było dla mnie bardzo ważne zwycięstwo i dziękuję wam za nie.